Umiłowani w Chrystusie Panu, obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ale pomyślmy, czy Chrystusa rzeczywiście możemy nazwać Królem? Przecież prawdziwy Król ma na głowie złotą koronę, a skronie Chrystusa przebijają ciernie. Przecież Król powinien trzymać w dłoni królewskie berło, a w Chrystusowe ręce zamiast berła włożono trzcinę. Czy Król nie powinien mieć swoich sług i służących? A Chrystus umywał uczniom nogi. Czy Król nie powinien wydawać rozkazów i mieć pewności, że zaraz zostaną wypełnione przez Jego podwładnych? Chrystus wcale nikogo do niczego nie zmuszał, tylko mówił: jeśli chcesz. Czy król nie powinien mieszkać w pięknym, wyłożonym drogimi kamieniami pałacu, zasiadać na wysokim tronie, być ubranym w pięknie wyhaftowane szaty? Chrystus nie miał nawet swojego miejsca, gdzie by głowę mógł skłonić. Nie miał też tronu. Zasiadał w łodzi, z której nauczał, na górskim wzniesieniu, z którego ogłosił 8 błogosławieństw. Siedział przy stole obok celników i grzeszników. Jego tronem było miejsce przy łóżku chorego i krzyż, na którym oddał za nas swoje życie. A ostatnią szatę zabrali mu żołnierze. Kochani, jak widać, Chrystus w swoim ziemskim życiu wcale nie przypominał króla. Jego sposób postępowania nie przystawał do ziemskiego monarchy. Czy można zatem nazwać go królem? Czy ubogi cieśla urodzony w stajni może być królem? Nie mógł tego pojąć Piłat, dlatego z niedowierzaniem, a może nawet z drwiącym uśmiechem zapytał go wprost: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus nie zaprzecza. Jest królem, ale jego królestwo nie jest z tego świata. Drodzy bracia i siostry, na czym polega Chrystusowe królowanie? Czym jest Królestwo Boże, o którym tak wiele mówił, a o którego przyjście prosimy, kiedy wypowiadamy słowa modlitwy pańskiej? Co to znaczy królować? Ciekawe jest to, w jaki sposób dzisiejsza Ewangelia ukazuje postać Chrystusa Króla. On, Chrystus Król, z wysokości krzyża patrzy, jak szydzą z Niego ludzie, za których On oddaje swoje życie w okrutnych mękach. Ale ten cierpiący Jezus jest ponad tym, ponad szyderstwem i upokorzeniem. Przez innych został uznany za przegranego, ale właśnie wtedy, kiedy oni stali tam, tacy nieświadomi tego wszystkiego, czego się dopuszczają, On zwyciężył najważniejszą walkę z księciem ciemności i tym nierozumiejącym ludziom otworzył niebo. Czy od tamtego czasu coś się zmieniło? Czy to wydarzenie z Golgoty już odeszło w niepamięć i wreszcie ludzie zrozumieli swój błąd? Czy dzisiaj w tak nowoczesnym i niezacofanym świecie już w końcu rozumieją, czy uznali w Chrystusie Króla? Czy chcą, aby ten ofiarny, kochający, umierający z miłości Bóg nad nimi zakrólował? No bo przecież chyba nie można wymarzyć sobie lepszego Króla, bardziej oddanego, jeszcze bardziej poświęcającego się. Dzisiaj, kiedy obserwujemy ludzi XXI wieku, ma się wrażenie, że Golgota jeszcze się nie skończyła, że Golgota ciągle trwa. Chrystus każdego dnia dokonuje tej samej ofiary na ołtarzach świata, a ludzie przechodzą obojętnie. I tak jak żołnierze spod krzyża szydzą, profanują i lekceważą. I minęło już tyle wieków, a oni ciągle nic nie zrozumieli. A my
widząc czasem to wszystko, chcielibyśmy zawołać: Chryste, Królu, no zrób coś z tym, zareaguj, okaż swoją wszechmoc, no pokaż, kto tu rządzi. A On milczy, tak jak na krzyżu, i przebacza, i liczy na to, że może jeszcze się nawrócą. Kiedyś przyjdzie Boża sprawiedliwość, kiedyś Bóg wynagrodzi wiernych, a ukaże szyderców i przyjdzie Jego królestwo. Ale teraz jeszcze jest cierpliwy, teraz jeszcze czeka, bo może zabłąkane owce powrócą. Niepojęta jest ta Boża miłość, niepojęty jest Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu. Jak dobrze jest mieć takiego Króla. Kochani, być może dziwi nas to, że Chrystus, który uczy miłości i ofiary, który tak wiele dobrego dla nas czyni, jest przez wielu odrzucany. I być może dziwi też to, że wtedy, kiedy chodził jeszcze po ziemi i uzdrawiał, wskrzeszał, karmił głodnych, wyrzucał złe duchy i czynił tylko dobro, nie chcąc nic w zamian, został tak potraktowany. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Bo my nie możemy zapomnieć o tym, że jest jeszcze inny władca tego świata. Ten, który Chrystusa i człowieka nienawidzi i nie chce, by zapanowało Boże Królestwo. A ludzie tak łatwo dają się mu manipulować. Do tego stopnia, że zamiast tego, co jest dobre i piękne, zamiast tego, co jest szlachetne i wartościowe, wybierają zło. A Chrystusa, tego, który ich kocha największą miłością, oskarżają o największe zło. Spójrzmy chociażby na te sytuacje złe w naszym życiu. Ktoś wsiada pijany za kierownicę i powoduje wypadek. Czy to Bóg tego chce? Nie Bóg, tylko szatan. Ktoś kogoś krzywdzi, naród atakuje inny naród. Czy Bóg tego chce? Bóg, który mówi nie zabijaj? Jest tak wiele ludzi starszych w domach starców, odrzuconych przez własne dzieci, albo dzieci porzucone przez rodziców. Czy Chrystus tego chce? Nie On, tylko szatan. Dzieje się wokół nas tak wiele zła, kradzieże, zdrady małżeńskie, rozbite rodziny. Czy to Bóg tak kusi? Czy On tego chce? Bóg, który umarł za człowieka na krzyżu? Nie, to nie Bóg, tylko szatan, sprawca wszelkiego zła. Tylko że wtedy, kiedy wydarzy się coś złego, to ludzie zamiast księcia ciemności, podobnie jak wtedy pod krzyżem, o zło oskarżają cierpiącego Boga. Tak łatwo dają się temu złemu zmanipulować, bo kiedy zniszczy się i ośmieszy autorytet, to wtedy łatwiej jest też uciszyć własne sumienie. Golgota wciąż trwa. Chrystus, umierający z miłości do człowieka, przez człowieka wciąż jest pogardzany. Wielu ludzi wybiera królowanie ciemności niż królestwo miłości. A ty, drogi bracie i siostro, które królestwo wybierasz? Były na szczęście i są jednak jeszcze takie ludzkie serca, które potrafiły i potrafią popatrzeć głębiej, które potrafią dostrzec to prawdziwe piękno chrześcijaństwa, jakie ukazywał Jezus. Ludzie garnęli się do Niego, tak wielu z nich potrafiło poświęcić dla Niego nawet swoje życie. Dla milionów po dzień dzisiejszy Chrystus jest Królem i Panem. Co takiego czynił, że pociągnął za sobą tak wiele ludzkich serc? Nie posiadał przecież bogactwa ani powłóczystych szat, a tak wielu oddało się pod Jego panowanie. Jezus, będąc Bogiem, podzielił nasz ludzki los. Chciał stać się tak bardzo bliski człowiekowi, że zrezygnował z godności i wygody, aby być jak jeden z nas,
aby pokazać, na czym polega prawdziwa miłość i że królować to znaczy służyć. Pochylał się nad chorymi, stawał w obronie ubogich, orędował za grzesznikami, nauczał w świątyni i wszędzie tam, gdzie gromadziły się tłumy. Potrafił uniżyć się tak bardzo, że uklęknął przed człowiekiem i umył mu nogi. Czy chciałbyś dzisiaj oddać się pod jego panowanie, powierzyć temu królowi swoją rodzinę i własne życie? Czy chcesz, aby panował w twojej ojczyźnie? Pozwól mu, aby zawładnął całym twoim życiem. Wzywaj go, kiedy przeżywasz trudne chwile w swoim życiu. Proś go: Panie Jezu, pomóż mi wyjść z nałogu. Pokonaj moje słabości. Pomóż mi przezwyciężyć wady, przetrwać cierpienie i wszystkie bóle, z jakimi się w życiu spotykam, bo sam o własnych siłach nie dam rady tego zrobić. Tylko z Tobą, Boże, jest to możliwe. Pomóż, Panie, aby w moim otoczeniu zapanowała miłość. Wejdź między mnie i moich sąsiadów, z którymi ciągle się kłócę. Zakróluj w sercach moich dzieci, aby weszły na Twoją drogę. Niech Twoje królestwo zapanuje w moim małżeństwie i w relacji z bliskimi, a także w pracy, bo wierzę, jest coraz trudniej. I Bóg, który króluje, uniżając się przed człowiekiem, nie przejdzie obojętnie także wobec ciebie. Pozwól mu, aby jeśli trzeba, odmienił twoje życie, aby wokół ciebie rozwijało się jego królestwo, królestwo pokoju, królestwo miłości, królestwo zgody i pokory. Dzisiaj w wielu ludzkich sercach Chrystus już nie króluje. Został odrzucony, tak jak wtedy, kiedy stał przed Piłatem. Dzisiaj wielu jest takich, którzy go nie akceptują, bo zbyt wiele wymaga, bo nie pasuje do modelu współczesnego świata. Panowanie Chrystusa zostało w nich zastąpione władaniem księcia ciemności i grzechu. Oby w naszych sercach, oby w naszych rodzinach i w naszej ojczyźnie Chrystus zawsze miał swoje niczym niezastąpione miejsce. Oby zawsze trwało i rozwijało się Jego Królestwo. I obyśmy wszyscy na końcu świata usłyszeli te zbawienne słowa: Dziś będziesz ze mną w raju. Amen.